Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Ja dzisiaj stwierdziłam, że spróbuję dla Was nagrać vloga, o którego mnie prosiliście, czyli takiego jak ze starych, dobrych czasów, domowego vloga. Co prawda raz będę wychodzić z domu, ale myślę, że to jeszcze możemy wpiąć w takie ramy starego vloga, ponieważ przecież kiedyś też wychodziłam z domu i nie były to takie typowe, wiecie, vlogi tylko i wyłącznie z domu. Chyba się zaplątałam tej wypowiedzi, ale wiecie, o co mam na myśli, mam nadzieję. Ja dzisiaj jestem troszeczkę wczorajsza, bo cały dzień byłam poza domem i jeszcze dodatkowo dałam sobie dzisiaj przyzwolenie na to, żeby pospać i spałam około 10 godzin, więc jest to duży szok dla mojego organizmu, bo zazwyczaj śpię około 5 i jestem nieprzytomna. Do tego jeszcze zmienia się pogoda, bo cały drugi weekend było przepięknie, gorąco, wręcz upalnie. A dzisiaj jest pochmurnie i już temperatura spadła ponad 5 stopni, więc wiecie, dodatkowy szok dla organizmu. Ale jakie są plany na dzisiaj? Ja wstałam o godzinie 9, teraz jest około 9.30, więc jeszcze przy śniadaniu się do Was odezwałam. Za chwilkę idę na śniadanie i siadam do pracy przy komputerze. Najpierw oczywiście będę musiała pewnie jeszcze ogarnąć sprawę z Adamem, co jest do zrobienia, wiecie, bo po weekendzie zawsze wychodzi bardzo, bardzo dużo spraw, więc ogarniamy temat, wsiądę do kompa i będę pracować. Co prawda do południa będę raczej dzisiaj już tylko w domu, bo mam dużo rzeczy do zrobienia, takich, wiecie, komputerowych spraw, ale czekam na przesyłkę, bo zamówiłam sobie wieszaki, ale o tym Wam opowiem później i bardzo mi zależy na przesyłce, bo chciałabym dzisiaj zrobić sobie porządek w szafie. Co prawda nie całkowity, bo pewnie nie zdążę, ale jedną rzecz chciałabym w mojej szafie posprzątać i przeorganizować. Dlatego stwierdziłam, że to też będzie ciekawe, żeby Wam to pokazać. Druga rzecz to to, że muszę pójść na zakupy, a raczej kupić karmę dla guzika i jeszcze jedną sprawę załatwić, o czym też Wam później powiem. I dlatego też będziemy wychodzić z domu, o ile nie lunie, wiecie, nie będzie jakiejś epickiej burzy, bo w sumie ta burza już od piątku tutaj tak naprawdę wisi w powietrzu, a jeszcze nie przyszła. I później właśnie wieczorem mam plany, żeby troszeczkę ogarnąć w mojej szafie, żeby na spokojnie Wam pokazać różne rzeczy, żeby też ten vlog na spokojnie zmontować, bo już na wtorek, środę i czwartek mam plany i nie udałoby mi się takiego typowego vloga nagrać. A ja wczoraj miałam naprawdę fajny, rodzinny dzień, więc mam jakąś taką pozytywną energię, chęć, żeby nagrać dla Was takiego zwykłego, spokojnego vloga. I on będzie się pewnie różnił od tych, które do tej pory były na kanale w ostatnim czasie, bo zazwyczaj były to jakieś vlogi z miasta, ale prosiliście o niego i zobaczymy, jaki ten vlog będzie miał wyświetlenia, bo jestem zaskoczona, bo ostatnio na moim kanale jest coraz więcej wyświetleń i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Dodatkowo, jeżeli jeszcze nie wpadliście, to zapraszam Was do sklepiku. I właśnie jutro będziemy pracować nad nowymi produktami, więc też będziemy się starać, żeby w sklepiku pojawiały się nowe rzeczy. Jest chwilę po godzinie 12 i zrobiłam sobie małą przerwę, żeby chociaż na spokojnie wypić kawę. Dzisiaj jest takie jakieś dziwne ciśnienie, że jestem trochę nieprzytomna. Być może to też dlatego, że tak jak Wam wspominałam, dzisiaj dłużej pospałam i mój organizm chyba nie jest przyzwyczajony do takiej ilości snu, dlatego kawa jest naprawdę bardzo, bardzo konieczna. I już przyszła moja paczka z wyszywami, z czego bardzo się cieszę, bo kilka dni temu zamówiłam, chyba przed weekendem długim, zamówiłam sobie nowe wieszaki czy szafy i są to takie specjalne wieszaki z klipsami, żeby powiesić spódnicę. Bo do tej pory mam je położone na półce i niby wszystko było ok, ale ostatnio troszeczkę mi tych spódnic przybyło, po drugie niektóre spódnice są albo z tiulem, albo w kształcie litery A i bardzo brzydko się, wiecie, składają, potem są zawnicone i stwierdziłam, że chcę je po prostu powiesić do szafy, tym bardziej, że mam miejsce jeszcze na drążkach, wiecie, do wieszania, więc zamówiłam specjalne wieszaki i dzisiaj chciałabym to zrobić, ale to dopiero pewnie wieczorem, bo teraz pracuję, później jeszcze wychodzę, bo muszę pójść do Auchan, po pierwsze po karmę dla guzika, a po drugie muszę pójść do Auchan, ponieważ byłam w środę na zakupach. Tak. Zrobiłam sobie takie samodzielne wyjście, wyszłam sobie sama na zakupy, bez koleżanek, bez nikogo i zrobiłam ogromne zakupy ciuchowe. Głównie było to t-shirty, a to dlatego, że wiecie co? Niestety miałam bardzo mało bluzek z krótkim rękawkiem i przeważnie były one albo już brzydkie, albo stare, albo skurczone, albo już po prostu też mi nie weszłam, bo mi troszeczkę biust urósł, więc stwierdziłam, że trzeba wymienić tą garderobę i kupiłam bardzo, bardzo dużo koszulek
I jeszcze te spódnice sobie tu kupiłam letnie, fajne, więc stwierdziłam, że muszę po prostu zanieść te, które na mnie nie pasują, bo jedną muszę po prostu oddać, bo krój na mnie kompletnie nie leży, a druga zobaczę, czy będzie większy rozmiar, bo jest ok, ale jakby ja lubię mieć troszeczkę luźniejszą bluzkę, żeby po prostu nie była taka opięta, bo wtedy też się nie czuję jakoś super komfortowo, więc chciałabym ją wymienić na jeden rozmiar większą. Ale zobaczymy, czy będzie, bo jak nie będzie tego rozmiaru większego, to po prostu sobie ją zostawię, bo ona jest bardzo fajna i bardzo dobrze się w niej czuję. Tylko mówię, ten jeden, jedyny rozmiar byłby lepszy. Więc taka jest dzisiaj misja. Czy coś jeszcze miałam załatwić w Oshą? Chyba nie, chyba tylko tyle. Jest chwilę przed godziną 3:00, ja dopiero co dotarłam do Oshą, bo wyszłam 10 minut później niż zakładałam. Ale już jedną sprawę mamy załatwioną. Tak, przyszłam po nowy dodatek do Simsu, bo zupełnie zapomniałam, w sumie jakoś nawet ominęły mnie informacje o tym, że jest jakiś nowy dodatek i dopiero chyba w zeszłym tygodniu gdzieś tam gdzieś do mojej świadomości się ta informacja przybiła, ale tak naprawdę nie miałam kiedy nawet po niego pójść, nie miałam do tego głowy, dlatego dzisiaj stwierdziłam, że i tak idę odnieść te ubrania, to po prostu kupię sobie ten dodatek. Więc jedna rzecz załatwiona, teraz idę do centra szybciutko oddać jedną rzecz, jedną wymienić, mam nadzieję, że będzie rozmiarówka. I pójdę po karmę do guzika. Powiem wam, że trochę się obawiam, bo w tę stronę szłam pieszo. Jeszcze rozmawiałam przez telefon, ale nie wiem, czy nie wrócę autobusem, bo były tak ciemne chmury, że trochę się boję, że mnie spłuczę. A to jednak jest kawałek, a wiecie, nie fajnie się idzie w ulewie. Dobrze by było, żebym się przespacerowała, bo lubię, wiecie, świeże powietrze, troszkę czasu dla siebie. Można posłuchać muzyki, czy właśnie z kimś porozmawiać na słuchawkach, ale nie wiem, jak to wszystko się ułoży. Myślę, że za około pół godziny będę już wracać i wtedy zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Jeżeli będę w następnym kadrze przebrana i mokra, no to wiadomo, że zmokłam, że poszłam pieszo i zmokłam. Muszę przyznać, że jest dość dużo ludzi w centrum handlowym. Jestem zaskoczona, bo tak jak wam mówiłam, rzadko byłam ostatnio w Oshą, bardzo rzadko. W ostatnim tygodniu tylko właśnie byłam na zakupach, a tak to nie wiem, raz na miesiąc, raz na półtorej miesiąca, więc troszkę się zdziwiłam, bo przyznam, że to jest pierwszy raz, kiedy w czasie pandemii jest tutaj tak dużo ludzi, więc też troszkę słabo. Jak widzicie, jestem teraz sama, więc tylko zdjęłam maseczkę do nagrywania, żeby tutaj nie było wątpliwości. Idę oddać rzeczy i odezwę się później. Jeżeli mam dziwny blask na twarzy, to dlatego, że włączyłam lampę, ponieważ zrobiło się w mieszkaniu strasznie ciemno. Jest 4:30 i ja dopiero co weszłam do domu. I wiecie co, jak byłam już tak 100 metrów od bloku, to zaczęło kropić, a zanim się rozebrałam, wiecie, z kurtki, z butów, to teraz patrzę przez okno, że już pada. Miałam szczęście, bo szłam na pieszo, więc mi się udało. Wiecie, jak stare porzekadło mówi, głupi to ma szczęście. Ale cieszę się, bo zrobiłam sobie spacer, wiecie, przewietrzyłam się, a i teraz właśnie światło waruje, więc wybaczcie mi to. Chciałam wam pokazać trzy rzeczy w sumie, które kupiłam. Pierwsza rzecz to jest napój i najpierw wam powiem, o co chodzi, bo jak pewnie zauważyliście, troszeczkę mi się ostatnio przytyło, więc od jakiegoś czasu jestem na diecie i kiedyś właśnie... Czekajcie, kiedy to było? W środę. Tak, jak byłam na zakupach w Oshą, normalnie poszłabym po lemoniak do KFC, ale stwierdziłam, że tam jest dużo cukru, a skoro jestem na diecie, to raczej to się nie sprawdzi, więc poszłam sobie do Oshą kupić jakiś napój i spodobał mi się właśnie ten... Nigdy nie piłam tych właśnie aloesowych napojów, ale zobaczyłam, że jest mango i tak mi się spodobał, że go wzięłam i wiecie co, on jest genialny, dlatego sobie kupiłam jutro do biura i kupiłam sobie zapas ogólnie tych napojów. Jeżeli nie piliście, to polecam. Nie wiem, jak smakuje ten taki, wiecie, czekajcie, tylko narka się skrzywa, ten oryginalny, ale ten jest naprawdę rewelacyjny. I jest plus tego, że przytyłam jeden, ponieważ też zwiększył mi się biust, z czego się cieszę, ale są minusy, bo muszę zmieniać ubrania, ale chcę schudnąć. Dobrze by było, żeby akurat z biustu też nie zeszło, ale na pewno schudnę, bo już mi się troszeczkę nie podoba to, jak wyglądam, więc teraz jestem na diecie. I chciałam wam pokazać dwie rzeczy, które kupiłam kosmetyczne. Pierwszą rzecz to kupiłam taką, którą już miałam, dlatego też właśnie ją kupiłam po raz kolejny, bo nie wiem, czy wam pokazywałam, ale ostatnio używam tego szamponu. To jest Shauma
Fresh it up i to jest właśnie z ekstraktem z marakui, świeżość u nasady i zadbane końce. I powiem Wam, że ten szampon jest naprawdę rewelacyjny. On mi potrafi utrzymać 3 dni włosy świeże i to jest coś fajnego. Nie muszę tak często myć włosów i dla mnie to też jest dość kłopotliwe, dlatego bardzo się cieszę i też zauważyłam, że głowa mnie tak, wiecie, nie swędzi, nie powoduje czegoś takiego, że te włosy są jakieś takie oklapnięte. Naprawdę jestem zadowolona i on kosztował chyba dzisiaj 8 zł chyba, więc uważam, że to jest naprawdę dobra cena. Jeszcze sięgam po jedną rzecz. Dzisiaj kupiłam coś nowego do włosów, bo jak wiecie, użyłam tuningu Sephory, takiego szampon tuningującego i on mi się bardzo sprawdza, ale jego można używać, wiecie, raz w tygodniu, raz na półtorej tygodnia, aż mi się kończy i na pewno go kupię jeszcze w Sephorze, ale zobaczyłam coś nowego i to jest w ogóle z Dermo for Future, jeżeli dobrze Future czytam, i to jest szampon z enzymatycznym pielęgną do skóry głowy z olejem konopnym, nawet nie wiedziałam, teraz dopiero spojrzałam, i pielęgnuje skórę głowy do włosów przypuszczających się i do wrażliwej skóry głowy. Zobaczcie, tak to wygląda i jestem bardzo ciekawa tego produktu, bardzo chętnie go umyję przy kolejnym myciu włosów i oczywiście w kolejnych vlogach będę Wam mówić, jak on mi się sprawdza. Jestem bardzo ciekawa, jeżeli mieliście ten produkt, to dajcie mi znać. Akurat pani w dokonie polecała mi inne chyba doza do takich włosów zniszczonych czy coś takiego, ale właśnie ten zauważyłam, że on jest tym pielęgiem enzymatycznym, bo ten pielęg, który użyłam z Sephory, on ma takie grudki, a tu jest coś, co ma nam niby rozpuszczać enzymatycznie, więc bardzo chętnie porównam, wiecie, działanie tamtego z tym. Mogę Wam nawet później nagrać takie porównanie, jeżeli chcecie. Ja teraz lecę zjeść obiad i za chwilkę zabieram się za porządkowanie mojej szafy, bo zanim zjem, to kurczę, będzie po 5:00 i też chcę się dzisiaj trochę szybciej położyć, bo jutro rano idę na mszę, więc muszę po prostu bardzo rano wstać. Tym bardziej, że później jadę do Gdyni, więc muszę być w miarę ogarnięta, ale cieszę się, że udało mi się przed tym deszczem. Chociaż widzę, że to bardziej kropi na razie, bo teraz już troszeczkę słabiej pada, ale coś czuję, że to może nanieść burzę na noc, bo pogoda jest bardzo niestabilna. I wiem, że na południu było bardzo, bardzo gorąco. U nas też było ciepło, ale tak jeszcze, wiecie, w granicach rozsądku, ale było bardzo duszno. Więc taki był u nas weekend. Jestem już po obiedzie i zabieram się za porządkowanie mojej szafy. Tak jak Wam mówiłam, dzisiaj misja jest taka, żeby powiesić spódnicę i przełożyć bluzy, bo w tej chwili właśnie ja mam 2 drążki w szafie i jeden jest u góry i tam wiszą same sukienki i na dole mam drążek, na którym wisiały bluzki jakieś takie, wiecie, bardziej eleganckie i właśnie bluzy, swetry, nie, przepraszam, same bluzy, bo swetry są złożone, bo wiem, że swetry się wyciągają, więc po prostu wszelkiego rodzaju bluzy i polary, takie rzeczy, nie wiem, jak na przykład idziemy na ognisko, których raczej rzadko się używa i właśnie dlatego stwierdziłam, że trzeba to zmienić, bo spódnic używam na co dzień i ciągłe ich składanie jest no, męczące, w szczególności, że niektóre ciężko złożyć, dlatego też kupiłam takie wieszaki, widzicie, o to mi chodziło, że one są z klamerkami i będę je po prostu wieszać. Ja nie wiem, czekajcie, nie, jak się, nie jestem w stanie, a nie, jestem w stanie to przycisnąć, ale i tak pewnie poproszę mamę o pomoc, żeby po prostu szybciej te spódnice pozawieszać na te wieszaki, a już do szafy bez problemu sobie poradzę, żeby po prostu tam je popowieszać. Więc teraz wyciągam spódniczki, pokażę Wam, ile ich mam. Zamówiłam 30 wieszaków, bo z tego, co się orientuję, to jak policzyłam, mam 22 spódnice, a było tylko, wiecie, paczki po 20 i po 10. Ale jeszcze na pewno coś jest w praniu i zawsze coś się znajdzie, więc... A zawsze na czymś takim też można powiesić spodnie, albo po prostu dam innym domownikom do innych szaf takie wieszaki. Ale znając mnie, to oczywiście pewnie jeszcze sobie dokupię, bo w lecie powiem Wam szczerze, że uwielbiam chodzić w spódnicach i w sukienkach. Ciężko mi jest znaleźć letnie spodnie, dlatego przerzuciłam się kompletnie. Jest mi to wygodne i jak tylko dzisiaj jakoś wyjątkowo mam na sobie dżinsy, a tylko wyłącznie dlatego, że szłam tylko na zakupy i jak idę na zakupy, to wiadomo, że się nie stroję, a jeżeli już dziś wychodzę, coś nagrywałam, nie wiem, z kim się spotykałam, no to ubieram spódnicę lub sukienkę. Ale dobra, koniec tego gadania, wyciągam rzeczy z szafy. Szafę mam akurat zrobioną tak, że jestem w stanie otworzyć drzwi, co prawda nie do wszystkich półek i wieszaków sięgam, ale niektóre rzeczy jestem w stanie zrobić sama, co mnie bardzo cieszy. I teraz Wam pokażę, jak bez problemu otwieram szafę i sobie wyciągam spódnicę. Ja mam je położone na dwóch półkach, bo miałam je rozdzielone na
wiecie, takie jesienno-wiosenne oraz na letnie. I teraz trzeba je po prostu powyciągać, poprzeglądać, położyć na razie na łóżku, żeby było po prostu wygodniej. I wtedy Wam pokażę całą kolekcję za chwilkę. Nie wygląda to teraz bardzo ładnie, bo to jest po prostu zwalona kupka spodnic. Jest tego sporo. Jeszcze mam właśnie dwie nowe w siatce, bo już nie chciałam ich tutaj układać prosto z zakupów, więc też je będzie trzeba zaraz powiesić i pokażę Wam efekt końcowy, jak właśnie będzie wyglądać moja szafa na dole. I planuję w ogóle nagrać organizację mojej szafy za jakiś czas. Dajcie znać, czy bylibyście czymś takim zainteresowani. Trochę czasu to zajęło, ale udało się. To są wszystkie moje spódnice. U mnie to jest moja szafa i zobaczcie, tutaj są moje sukienki, cała moja kolekcja. Się troszeczkę nabałaganiło, bo ja zazwyczaj mam wszystko ułożone kolorystycznie i tutaj właśnie w spódnicach jest wszystko ułożone. Tylko pewnie się zdziwić, dlaczego w dwóch miejscach jest na przykład czerwona spódnica, to już Wam tłumaczę. Bo najpierw są spódnice super letnie, takie cienkie i takie pośrednie, które też noszę, nie wiem, późną wiosną, wczesną jesienią, a na końcu są już takie typowo zimowe, tak jak ta czerwona, tak jak ta niebieska, już takie bardzo, bardzo grube. Powiem Wam, że troszeczkę jestem zdezorientowana, bo myślałam, że mam ich ciut mniej. Jak leżę na półce, to aż tak nie widać, a tutaj jest ich akurat 29, bo jeszcze mam dwa wyszaki, bo tak jak Wam mówiłam, kupiłam ostatnio dwie spódniczki, to jeszcze będzie trzeba tutaj je dowiesić. Nie wiem, gdzie one wejdą, dlatego pewnie nie mam, ale gdzieś muszą. I tak to wygląda i widzicie, teoretycznie teraz będzie mi dużo, dużo prościej. Trochę ciężko jest tutaj wcisnąć cokolwiek. O, widzę, że jeden wieszak jest źle zawieszony, to zaraz go poprawię. Ale jest dużo prościej, bo widzicie, ja od razu widzę, jakie mam spódnice. Widzę, czy czegoś mi brakuje. Nie, w tym chwili mi na szczęście niczego już nie brakuje, ale łatwo mi jest znaleźć, jak czegoś szukam i też łatwo mi jest dobrać do jakiejś bliskiej po prostu dół. Więc ja kocham spódniczki i z jednej strony cieszyłam się, że mam taką wąską tą część, ale nie ukrywam, żeby się przydało troszeczkę mieć ją szerszą. Chociaż, tak jak mówiłam, ja wolę półki i dużo rzeczy mam na półkach. Ale tak to wygląda i jestem zadowolona z efektów mojej dzisiejszej pracy. I muszę tutaj podziękować też mojej mamie, bo mi pomagała właśnie wieszać właśnie na te wieszaki. A do szafy 3/4 rzeczy ja powiesiłam sama. Już później jak było ciasno, to tylko poprosiłam o pomoc. Więc tutaj są moje jakieś dziwne porządki, ale jestem z nich zadowolona. Po sprzątaniu przyszedł czas na kolację. I muszę Wam się przyznać, że odkąd jestem na diecie, to zazwyczaj nie jem kolacji. Po prostu wstaję rano i rozumiem śniadanie. Ale dzisiaj w sumie miałam bardzo lekki obiad i też jutro rano wyjdę z domu bez śniadania i dopiero po mszy będę jeść. Tylko stwierdziłam, że warto zjeść kolację. A nie miałam ochoty na żadne kanapki, ani na nic ciężkiego, więc stwierdziłam, że zjem płatki z mlekiem. I przy okazji chciałabym Wam pokazać, bo to są moje ulubione płatki. Nie wiem, czy je kojarzycie, ale one mi smakują najbardziej. I tak to jest święto lasu, bo ja teoretycznie nie lubię mleka i szklanki czystego mleka Wam nie wypiję, ale akurat jeżeli chodzi o płatki i mam dobre płatki, to z chęcią zjem właśnie miseczkę płatków, ale też z chęcią napiję się kakao czy czekolady, ale czystego mleka już tak nie bardzo. Jak już to zimne, nie lubię gorącego mleka. Tak samo, nie wiem jak Wy robicie, ja najpierw wylewam mleko, potem czekam chwilę aż przestygnie i dopiero wsypuję płatki, żeby nie były zbyt takie miękkie. Wiem, że są dwie szkoły i wiem, że zawsze są wojny, które przepis na płatki jest lepszy. Ja akurat lubię chrupiące płatki. Było cięcie, bo akurat aparat zgubił moją twarz. Ale zobaczcie, jak mam ładną miseczkę z Nixitu. I bardzo ją lubię, bo ona nie jest duża i to jest idealna porcja dla mnie płatków. Więc ja uciekam na kolację i pewnie odezwę się do Was później. Jest około godziny 23 i ja powoli myślę, że będę już kończyć tego vloga. A to dlatego, że po pierwsze mam już dużo nagrane dzisiaj i też nie chcę, żeby ten film był zbyt długi. Po drugie, obejrzałam sobie dwa odcinki Down to the Road. Uwielbiam ten program, uważam, że on jest naprawdę jednym z bardziej wartościowych programów, które ostatnio były
ogólnie i na platformach streamingowych, jak i również w telewizji, ale potem po obejrzeniu właśnie odcinków, które leciały na TVN-ie, chwilę pracowałam na kompie i stwierdziłam, że to jest idealny czas, żeby zmontować ten film. A dlaczego teraz? Już wam tłumaczę. Ponieważ jutro jadę do Gdyni z laptopem, więc ten film musi mi się zapisać maksymalnie do rana, żebym go zdążyła wrzucić. A jutro wstaję o 6.30, bo idę na mszę, więc no, troszeczkę robi mi się mało czasu. A filmy zazwyczaj się zapisują około godziny, więc też nie wiem, czy będę czekać, aż mi się zapisze, czy po prostu przed mszą go nie wrzucę, wiecie. I jak po prostu będę na mszy, to on się wrzuci i wtedy go szybciutko opiszę i już nawet w sumie w biurze go mogę opisać. A po prostu będzie już wrzucony na serwer. Już w sumie też jest szybki internet, ale nie wydaje mi się, żeby był szybszy niż ten, który właśnie ostatnio załatwiłam. Jeżeli tam widzicie gamepada od PlayStation 4, to tak, zrobiłam sobie chwilę przerwy. Jak chyba, tak, po sprzątaniu. Zrobiłam sobie chwilę przerwy i po kolacji po prostu grałam sobie chwilę w Don't Starve. Tak, żeby się trochę zrelaksować. A w sumie, kurczę, jeszcze nie zainstalowałam nawet dodatku do Simsów. Dopiero teraz mi się w sumie przypomniało, więc może sobie dam po prostu ściąganie tego dodatku za chwilkę jeszcze, bo ja nie mam w ogóle w topie stacji, kurczę, CD-ROM. Ja wiem, DVD-ROM, jakkolwiek to nazwiecie, po prostu teraz już są DVD-ROM, ale nie mam stacji dysków i to jest niesamowite, że w tych nowych laptopach po prostu nie ma czegoś takiego. To jest czasami uciążliwe. Okej, Sims to nie problem, bo po prostu wpisuję kod produktu do Origina, chciałam powiedzieć z nim, ale nie. Simsy są na Originie i wtedy po prostu ściągam sobie, ale mimo wszystko jest to trochę takie dziwne. Ale ja akurat z Simsów lubię kolekcjonować pudełka, lubię te okładki, chociaż nie będę ukrywać, że te niebieskie są takie średnie. Mam wrażenie, że skaczę po tematach, ale takie to właśnie są u mnie te vlogi, takie typowo domowe. Mam nadzieję, że poczuliście ten klimat starych, dobrych vlogów. Myślę, że też wiele rzeczy wam pokazałam, jak to wygląda. Nie zawsze mogę sobie pozwolić na taki dzień, żeby dla was takiego vloga nagrywać, bo dzisiaj akurat sobie wszystko tak poustawiałam, że mogłam pracować z domu, że nie było jakiejś super pilnej roboty, że nie miałam żadnych innych planów, że z nikim się nie spotkałam. Też myślałam, że będę miała plany na wieczór, ale nie wyszły, więc czekam po prostu na kontakt jednej osoby. Ale zobaczymy, jak to po prostu wszystko się pokłada. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w tym tygodniu, chociaż jak patrzę na swój grafik, to może być ciężko. Ale nieważne, więc przede mną jutro już taki zwykły, standardowy dzień pracy. Jadę do Gdyni, pracuję, przyjeżdżam tak naprawdę około, nie wiem, 5, 6, 7, to zależy o której skończymy pracę i o której będę jechała, jakie będą korki, bo też właśnie na mojej drodze sporo tam zawsze są korki, tam jest zrobiona droga, rondo robią, no masakra, więc po prostu jutro będzie typowy dzień pracy, w środę też mam już plany, w czwartek prawdopodobnie też już mam plany, chyba bym to mówiłam nawet rano, więc akurat się założyło, że cieszyłam się, że ten poniedziałek jest taki luźny właśnie przez to, że wczoraj cały dzień mi nie było, że byłam na tej uroczystości rodzinnej i też dałam sobie taki czas, żeby odpocząć, bo teraz jakbym miała mieć cały taki napchany tydzień pracy, to chyba bym padła na twarz. Dajcie znać, czy też czasami robicie sobie wolniejszy taki dzień. I to jest właśnie fajne, że jak ma się własną firmę, to można pracować, wiecie, z każdego miejsca, o każdej godzinie. Można pracować w domu, można pracować w biurze, można pracować nawet w Starbucksie i to nie jest żaden problem. Kurczę, szkoda, że ja nie jestem aż tak spora, żeby sobie sama nosić laptop. Często noszę tablet, ale to nie jest to samo. Dobra, nie gadam już głupot, uciekam. Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że przypadł wam on do gustu. Dziękuję tym osobom, które mnie wspierają, zarówno tutaj na YouTubie, jak i na Patronite. Zapraszam was, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój kanału, to macie właśnie te dwie możliwości. Na YouTubie są niższe progi, na Patronite macie więcej progów. Zapraszam też do sklepiku, jeżeli chcecie kupić sobie kubek z moim komiksowym wizerunkiem albo z wizerunkiem guziczka, to zapraszam bardzo serdecznie. Zachęcam was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!